Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Antifa. Co to jest Antifa? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to jest Antifa? To jest idea, tak mówi, nie organizacja, to jest Joe Biden. Joe Biden, zawodowa czerwona świnia przy korycie w Ameryce, ponad 40 lat już jest w polityce, no i teraz startuje na prezydenta. To znaczy na prezydenta nie startuje. To by było Harris Biden. Biden byłby w tyle, pomimo że jest... byłby prezydentem, a Harris, udawana murzynka, byłaby prezydentką i pociągałaby za sznurki. Harris, no, czysta komunistka. W każdym razie Biden mówi, że to nie jest organizacja. Trump odpowiedział, no bo to się odbywało w czasie tej dyskusji politycznej we wtorek. Trump mówi jak normalny, mówi, jak ktoś ci przypierniczy kijem w głowę, no to nie jest idea, mówi. No i ma rację, faktycznie, jak ktoś dostanie w głowę kijem, no to trudno mówić o ideologii, to jest po prostu organizacja. No i który ma rację? No na pewno normalny Trump ma rację. Do pewnego stopnia może Biden, no ale to on znowu tak tańczy naokoło. I Trump powiedział, że w zasadzie kiedy się w głowę dostanie, no to jest Antifa, to jest bardzo niebezpieczna, bardzo radykalna grupa. Część ludzi no to tłumaczy tą Antifę, że to jest taki no radykalny trochę lewicowa grupa czy ruch, tak? Część ludzi to mówi, że to jest po prostu ruch, no i oni są dumni z tego, że tam nie ma ani przywódców, ani nie ma żadnej hierarchii takiej pionowej, nie ma kierowników, nie ma przywódców, nie ma pułkowników, kapitanów i tak dalej, że to wszystko jest tak niezorganizowane. No i w zasadzie te członkowstwo, no to czy przynależność, no to jest od tego, że ktoś się po prostu deklaruje, a nie, że to po prostu się zapisuje. No nie ma czegoś takiego, że są składki, nie ma tej, no i to jest właśnie całe to niebezpieczeństwo, to jest te macki, to jest praktycznie tak samo jak ISIS, tak? No ISIS był bardziej troszeczkę zorganizowany, no ale ta Antifa, no to są bandziory, i podstawowe takie wierzenie w tym wszystkim to jest to, że oni mają obowiązek przeciwstawiać się faszystom, tak? Mają się przeciwstawiać faszystom, mają się przeciwstawiać wszystkim bigotom, mają się przeciwstawiać tej ekstremalnej prawicy, a niektórzy to kretyńsko tłumaczą, że jeżeli to jest Antifa, czyli antyfaszyści, czyli wszyscy, którzy się z nimi nie zgadzają, no to muszą być faszystami. No i to jest właśnie to kretyństwo. W zasadzie ludzie no to nie powinni nazywać Antify antyfaszystami, tylko powinni nazywać ich albo prokomunistami, i to by było najlepsze określenie, prokomuniści, albo bolszewicy, no bo to jest właśnie to samo. W Niemczech najwięcej tych antyfaszystów, no to było wtedy, kiedy przed Hitlerem komuniści Stalina z Moskwy leli się z socjalistami, z faszystami Hitlera. I to jest początek historyczny tej Antify, czyli prokomuniści. Ludzie powinni zacząć używać prokomuniści, tak? Bo oni są za komunistami. A debile, którzy tłumaczą, że jeżeli to jest antyfaszyści, no to wszyscy ich przeciwnicy są faszystami, to łatwo oszukać, tak? To jest bardzo łatwo oszukać. No to, że nie ma jakiejś takiej struktury formalnej, to, że nie ma jakichś tych przywódców, no to nie znaczy, że to nie jest zorganizowane. Tam w ciągu paru minut na wszelakich platformach społecznych, oni są w stanie zawiązać
półkę do zniszczenia w ciągu 5 minut. I ludzie o podobnym myśleniu po prostu przybiegają, organizują się, no i są zamieszki, są rozruchy, są podpalenia. No i wspomagane są przez najróżniejsze grupki anarchistów, przez grupki socjalistów, przez grupki, które wierzą w sprawiedliwość społeczną. Dużo takich organizacji bez niedochodowych czy charytatywnych, lewicowych, takich bardzo, też się tam powiedzmy spotyka. No z dziwnego powodu Kler też jakoś się deklaruje po tej stronie. No i niektórzy się nazywają tą antifą czy nie, no ale powiedzmy pokrewne grupy zbierają się w większości tych antyfiarzy, tych prokomunistów, no to są zamknięte cele, no to jest tak jak było z komunistami polskimi w latach 30., 40., 20. i w Ameryce i w Europie, to jest dokładnie to samo, ci komuniści po prostu mają takie metodę działania, no i w 2020 roku tak działają. Znają się nawzajem, no i czasami się dzielą tą robotą. To nie jest przypadek, że oni, największość tych prokomunistycznych działań, ruchów, no to się odbywa albo na komendach policji, czyli te wszystkie stacje policyjne, te wszystkie komendy policyjne, albo przy sądach, dlatego że Antyfa, komuniści mówią, że aktualny rząd po prostu nie zwalcza prawicy, no jeżeli rząd nie zwalcza prawicy, no to komuniści muszą zwalczyć właśnie ten system, czyli policję i sądy. No i to tak właśnie się dzieje. No nie idą w kierunku jakiegoś legalnych wyborów, nie idą w kierunku zmiany prawa, nie idą w kierunku, żeby po prostu poprzez kongres, Izbę Reprezentantów, poprzez Izbę Senatorów coś robić. Oni po prostu są za przemocą. To jest za przemocą. Dużo ludzi, większość ludzi, no to nie mieszka w tych miejscach, rejonach, gdzie tam są te nawalanki, no ale to trudno przewidzieć, to może się stać w ciągu dnia. No nie wszyscy zwolennicy popierają przemoc, ale niestety wszyscy zwolennicy milczą, nie chcą skrytykować, no bo by byli zagryzieni, nie chcą potępić, nie chcą po prostu być przeciwko, czyli przyzwalają, czyli większość tych ludzi sympatyzujących z Antifą, no to po prostu pozwala. To jest tak ogólnie, całkowicie nikt nie krytykuje, nikt nie potępia komunistów, tak? Nikt nie potępia tych prokomunistów, nikt nie potępia tych antyfaszystów. No i następne bandyckie dwa działania, no to jedna to jest to, że po prostu kasują piłowanie mordy. Po prostu idą na jakieś tam spotkania, czy na wieś, czy jeżeli są jakieś dyskusje, to wchodzą, piłują mordę na widowni i doprowadzają do no albo do paniki, ludzie uciekają, albo gość rezygnuje i wychodzi. I piłowanie mordy po prostu zagłuszają wolność wypowiedzi. Druga metoda tych bandziorów komunistycznych, no to jest tak zwany doxing. No to jeżeli ktoś tam im podpadnie, no to biorą, wypuszczają ich dane, no i bardzo często, jeżeli ktoś gdzieś coś napisze, no to kompanie, spore kompanie po prostu pierwsze co robią, no to zwalniają tych ludzi z pracy,
No albo jeszcze ci komuniści liczą, że po prostu jakiś taki bardziej napalony, no to przyjdzie i tam albo go pobije, albo zastrzeli, albo coś zrobi. No i na to komuniści liczą. No to jest od 100 lat identyczne działania. No kto finansuje Antifę? No mówią, że Soros, tak? Ale Antifa tak dużo pieniędzy nie potrzebuje. Te wszystkie rozruchy, zamieszki, no to w każdym społeczeństwie jest grupa ludzi, którzy w dawnych czasach, no to zostawali rycerzami, zostawali żołnierzami, zostawali komendantami obozów pracy, czy na Syberii, czy w Auschwitz. Największość tych ludzi znajdowało swój upływ jakiejś tej energii właśnie w takich sytuacjach. Część szła od strony legalnej, czyli zostawali policjantami, zostawali powiedzmy strażakami, żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. No a teraz w Ameryce nie ma wojska, do policji nie chcą iść, bo nienawidzą. No i jedynym ich rozrywką, no to jest napierniczanie. No i wiedzą, że będą wypuszczeni. To jest najgorsze. Pojawiają się, to po prostu za pieniędzy żadnych nie ma. Często tam, jeżeli potrzebują pieniądze, żeby przywieźć ciężarówkę, cegieł czy jakichś innych kamieni, no to są w stanie się zorganizować. Najróżniejsze te legalne takie strony internetowe, które pozwalają na zbieranie pieniędzy z tłumu, no i ten cały tłum płaci na te kaucje aresztowanych, płaci na prawników, jeżeli potrzeba. W czerwcu Kamala Harris, no właśnie Kamala Harris, komunistka, ona wyćwierkała na tym Twitterze poparcie dla w Minnesota, Fundusz Wolności Minnesota. No i ludzie wpłacali ciężkie pieniądze, między innymi tam 15 współpracowników czy ludzi naokoło Bidena wpłacili pieniądze na fundusze komunistów, którzy byli aresztowani. Tak, także to widać Biden, Kamala Harris, także jeżeli masz głosować 3 listopada, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na Antifę, to jest początek końca Ameryki. Tak jak wspomniałem, część ludzi mówi, że Soros finansuje, no ale normalnie ta Fundacja Otwartego Społeczeństwa, która jest fundacją ingerującą we wszystko, no oni się odcinają, że mają wstręt, mają odrazę, krytykują wszystkie te sytuacje, kiedy jest przemoc, podpalenia i tak dalej. Antifa no była sprawdzana, czy miał FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, przeprowadzało najróżniejsze śledztwa, no i jeden z dyrektorów starał się wytłumaczyć to dla Senatu, że to jest poważna sprawa, że to nie jest fikcja, że to jest trudne do określenia, no bo mówił, że trudno powsadzać je do pudełeczek, żeby wszystko zaszufladkować i to jest bardzo, bardzo ciężkie, no ale to jednak to jest, trzeba użyć antyterrorystyczne podejście do tego wszystkiego, bo jeżeli się zbierają w ten sposób, żeby podpalać, żeby niszczyć, żeby po prostu zostawiać pożogę i zniszczenia, no to po prostu trzeba ich wyłapywać. Problem jest taki, że w normalnych jakichś organizacjach mafijnych czy terrorystycznych to zawsze można dojść tam do tej górki. No a teraz z tymi ludźmi, no to wszyscy są w zasadzie szeregowi, no i bardzo, bardzo trudno im to zlikwidować. Według mnie, no to jednak trzeba aresztować. No tyle tylko, że też jest ciężko ich aresztować, bo oni wszyscy się ubierają w te same
w te same czarne mundurki, twarz zasłaniają, tak, także, że później w prawodawstwie amerykańskim, no to, to muszą mieć jakieś oskarżenie, musi być udowodnione bardziej niż pewnie, no i później, tak jak to wszystko jest rozmyte, no to to prokuratorzy, czy tam sędziowie, którzy są komunistami, też ich wypuszczają, no i to jest to, co powoduje, że jest ten bałagan, że jest bałagan w tych miastach, że jest tam bałagan, nie ma jak tego wyplenić, nie ma tego, politycy ich popierają, którzy rządzą tymi miastami, sędziowie, którzy tam są, wypuszczają ich, ścigają policję za aresztowanie, policja nie chce za bardzo iść i ich też aresztować, bo też są wypuszczani, także to nie jest jakaś taka normalna konwencjonalna organizacja, to jest po prostu no ciężkie do zlikwidowania w komunistycznych, powiedzmy, prawdziwych, znaczy realnym komunizmie, taki jak w Chinach czy w Rosji kiedyś, no to by się to nie stało. Ci komuniści, no to oni sobie naprawdę uważają, że życie, powiedzmy, bez policji to jest najwspanialsze życie dla wszystkich ludzi, jakie może być. To ubieranie się na czarno, no i te wszystkie akcje, no niszczą te Portland, Seattle i te wszystkie miasta, to po prostu to tam są miliardowe zniszczenia, no ale to jest wina wyborców. Ludzie po prostu wybierają polityków, politycy wybierają prokuratorów, cała ta lewacka, ten cały marsz przez instytucje doprowadził do tego, że po prostu jest niemożliwe, nie ma prawa, nie ma porządku, nie ma cywilizowanego zachowania i politycy na to klaszczą. No tak, i Biden klaszczy, Kamala Harris klaszczy. Ona po prostu chce mieć chaos, żeby zrobić jednopartyjny Amerykę Stanów Zjednoczonych. Dlatego jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli możesz głosować 3 listopada, głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie pozwól, żeby socjalizm zapanował w Ameryce, nie pozwól, żeby Ameryka zmieniła się w Stany Zjednoczone komunistów. To jest po prostu nie do wyobrażenia, co może się stać. Nie do wyobrażenia. Jeżeli teraz Trump przegra, a komuniści wszystko robią, co mogą, żeby do tego doprowadzić, Głosuj. Mam nadzieję, że Trump wyzdrowieje szybko, no i wtedy to będzie przykład na to, że całe te 6, 7, 8 miesięcy ostatnie to był jeden wielki kretynizm. Po prostu trzeba, jak zachorujesz, to przechorujesz. Trzeba pilnować najbardziej narażonych, czyli osoby dużo starsze, osoby, które mają jakieś tam problemy chorobowe i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz nawet atakują Trumpa za to. Komuniści mówią, że on się wyleczy, ale biedni się nie wyleczą. Czyli znowu jest ta chamska, komunistyczna wojna klas. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.